spotykamy się tutaj dzisiaj, aby uczcić pamięć Jana Rodowicza Anody, którego pamięć jest nie tylko w postaci tych symbolicznych aktów czy pomników, ale także poprzez aktywne działania. I myślę, że tutaj na szczególne docenienie zasługuje to, co robi Muzeum Powstania Warszawskiego i ta nagroda imienia Anody, która jest wręczana różnym działaczom, osobom, które właśnie działają na rzecz dobra wspólnego. I składam listę w sprawiedliwości Ania Bodnar, panu ministrowi towarzyszą wiceministra Maria Ejcha, wiceministra Dziedzictwa, dyrektor generalny Ministerstwa Sprawiedliwości.